Powiedz mi, co było najpiękniejszego, co zapamiętałaś, najpiękniejszą taką chwilę w Etiopii? Ja myślę, że cały w ogóle wyjazd był takim błogosławieństwem, że ja się tam tak dużo nauczyłam i tak dużo doświadczyłam, że nie ma słów, które by w ogóle mogły to opisać. Było tak dużo jakby pięknych momentów, w których ja doświadczałam jakby Pana Boga w drugim człowieku, w którym chodziłyśmy po tym szpitalu. I naprawdę, mimo że były czasami trudne sytuacje, były choroby, było też jakieś gdzieś cierpienie, ale my jakby był widoczny w tym wszystkim jakby Bóg i Chrystus. I ja myślę, że dla nas było niesamowite to, że nam też pomagało czasami to, że gdzieś jak traciłyśmy cierpliwość na przykład do dzieci albo zdarzały się jakieś trudne sytuacje, to cały czas próbowałyśmy sobie to tłumaczyć, że widzimy, że w tym drugim człowieku jest w ogóle Chrystus, że jakby my się tym, jakby mamy też troszczyć tego drugiego człowieka. Co dla nas było też pomocne, że codziennie miałyśmy adorację. I myślę sobie, że to było coś niesamowicie ważnego i pięknego i miałyśmy codziennie adorację, na której też się modliłyśmy i to był dla nas czas wyciszenia po całym dniu, który był pełen wrażeń. Podsumowania też trochę, takich wyciągnięcia jakichś wniosków. Wniosków i też zastanowienia się nad sobą trochę, nad swoimi jakimiś trudnościami, nad jakimiś rzeczami. A wracałaś, miałaś coś takiego, że porównywałaś to życie tamtejsze do tego tutaj? Po prostu weszłaś w ten klimat, po prostu, no wiesz. Na początku tak miałam, że miałam trudność na przykład z niektórymi wzorcami takimi wychowawczymi między mamą albo relacjami rodzinnymi. Nie mogłam jakby pojąć niektórych rzeczy, że dlaczego jest tak, dlaczego oni tak funkcjonują, jak tak czasami można funkcjonować. Ale im dłużej tam byłam, tym bardziej to wszystko rozumiałam i wiedziałam, z czego to wszystko wynika. I zaadaptowałam się po jakimś czasie na tyle mocno, że dla mnie to już mnie tam nie dziwiło dużo rzeczy i też jakby było mi tam dobrze. Naprawdę się czułam tam dobrze i gdzieś tam no i to wszystko nam pomagało. Myślę, że ta adoracja też była takim bardzo ważnym momentem dla nas, że my często było tak, że my gdzieś tam w ciągu dnia jakieś tam denerwowałyśmy się, było jakieś, trzeba było szybko działać, trzeba było coś zmieniać, coś robić, tutaj ktoś od ciebie coś wymagał, tutaj ktoś tam, nie wiem, jakieś dzieci, coś trzeba było robić. Na pełnej petardzie wszystko. Tak. A przychodzi taki czas wyciszenia. A tam się wyciszałyśmy i my zawsze wychodziłyśmy z tamtej adoracji, mówiliśmy, wiesz co, ja sobie pomyślałam o tym i mówię, już rozumiem, nie? Albo wiesz co, wychodzę i kurczę, musimy to inaczej zrobić, bo to nie ma sensu. Albo wiesz co, ja tak miałam, na przykład, nie wiem, bardzo łatwo przychodzi człowiekowi ocenianie. Dużej. To prawda. My tam, jakby to gdzieś tam w myślach się pojawiała jakaś ocena. Czy chciałabyś kiedyś pojechać jeszcze na misję? Ja myślę, że jak już się raz pojedzie, to ten zapał misyjny rośnie i gdzieś tam jeszcze trawię to wszystko, co tam doświadczyłam i myślę, że jeszcze to ciągle we mnie pracuje. Chciałabym. Czy do Etiopii byś wróciła? Gdzieś zawsze. Ja mam takie poczucie, że zostawiłam tam serce i za każdym razem, jak po prostu oglądam zdjęcia, jak oglądam filmy, to mi się chce po prostu płakać i mi rozrywa po prostu serce od tego, że no, że tam została część mnie i część mnie się tam zmieniła i gdzieś tam kształtowała, ale pamiętam, jak my wracałyśmy, że rodziny już stały na lotnisku, jakby my wylądowałyśmy też w Warszawie, już wiedziałam, że wszyscy po prostu czekają, że wszyscy przeżywali niesamowicie ten wyjazd i gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo czekali, a my po prostu siedziałyśmy, wszyscy wyszli z tego samolotu, a my w te cztery tak wracałyśmy z samą ekipą. No po prostu zaczęliśmy ryczeć, zaczęliśmy płakać po prostu w tym samolocie. Steward się pyta, czy wszystko w porządku, czy wysiadamy. Mówimy, nie, chcemy wracać, niech pan nas zawozi z powrotem, że my nie wysiadamy. I gdzieś tam po prostu naprawdę my miałyśmy jakby takie miny, miałyśmy jak na skazanie byśmy szli po prostu. Wysiadłyśmy z tego samolotu z takimi minami, wszyscy w ogóle ucieszeni, czekamy, wiemy, że rodzina czeka, a my po prostu całe zaryczane, zapłakane. Powrót był niesamowicie ciężki. Trudny. I pewnie te dni po. Też gdzieś, bo cały czas człowiek tam, no, wraca się z powrotem do czegoś zupełnie innego. Znowu przestawianie się, tak? Przestawia. A tam się doświadczyło coś tak innego, że po prostu chciałoby się cały czas. I naprawdę, no, to było dość trudne doświadczenie. Czego ty dowiedziałaś się o sobie samej, będąc na misjach przez te 2 miesiące? Czy coś odkryłaś nowego w sobie? Albo, wiesz...
zupełnie zmieniło się moje wyobrażenie na temat mojej osoby, bo jakby Pan Bóg mi postawił przed takimi sytuacjami, w których ja musiałam non-stop przekraczać jakby swoje granice i swoje możliwości. Tak jak myślałam, że jestem gdzieś tam cierpliwa, tak w wielu sytuacjach się okazywało, że nie jestem. Tak jak myślałam, że gdzieś tam dużo, dużo było takich rzeczy. I dla mnie też te misje były właśnie takim dochodzeniem do takiego momentu, takiego już naprawdę na ostatku, ostatku sił, gdzieś tam jakiegoś kryzysu. Tak. I później jakby człowiek staje w prawdzie też trochę o sobie samym, bo ja też nie sądziłam, że w niektórych sytuacjach, które tam były, tak się zachowam albo tak zrobię. Ale myślę, że na to jest, nigdy się nie jest przygotowanym. Dokładnie. I to jest też dla mnie, jakby mi to też pokazuje, że jakby mi to też pomogło zobaczyć siebie w zupełnie innej strony i zobaczyć rzeczy, nad którymi jakby muszę popracować, albo które gdzieś tam się zmieniają. I mnie to też ukształtowało ten wyjazd, bo pokazał mi dużo różnych rzeczy na temat siebie samej i swojego jakby sposobu bycia. A czy... Czym tak jakbyś mogła to podsumować, to czym dla ciebie były misje? Z czym wróciłaś tutaj? Tak, wracam właśnie z trzema rzeczami. Pierwszy z tym doświadczeniem służby dla drugiego człowieka, że tak naprawdę to jest w pewnym momencie te misje to jest wyzbycie się w ogóle, wyzbycie się siebie dla drugiego człowieka. I my się uczyliśmy tego z dnia codziennie, po prostu od nowa, bo ciągle były takie sytuacje, gdzie było ciężko się tego wszystkiego pozbyć, jak po ludzku, i gdzieś tam ciągle się uczyliśmy. Druga rzecz, co wracałam, to takie doświadczenie zaufania, że naprawdę jakby z każdym dniem też Pan Bóg mnie uczył zaufania tam, zaufania do Niego, do tego, że się troszczy, że jest obok i że mnie prowadzi, i że niech się dzieje wola Twoja, Panie. Trzecia rzecz, z czym wracam, to z ogromną po prostu miłością do Matki Teresy i tego, co robi, i tego, jakim była człowiekiem i jak to wszystko wygląda teraz. Myślę sobie też, że wyjeżdżając na misję, warto pamiętać o tym, jakby po co my tam jedziemy, że nie jedziemy tam ani, że ja tam nie jadę edukować, nie jadę jakby zmieniać rzeczywistość, nie jadę z prezentami, nie jadę jakby... Ja tam też jadę po to, żeby świadczyć o Bogu, żeby jakby być po prostu i służyć drugiemu człowiekowi i żeby gdzieś tam w tym wszystkim, że zawsze jakby jest takie, że jedziemy, myślimy, że coś zrobimy, wielkie rzeczy, że tam nie wiadomo jakie rzeczy tam będziemy tworzyć, jaki obóz, czego my tam nie wymyślimy, czego nie zawieziemy tym dzieciom, ale zawsze trzeba z tyłu pamiętać, że ja tam jadę jakby z bycia, że ja tam mam być narzędziem tylko działania Pana Boga i mam jakby też o nim świadczyć i pokazywać to wszystko. I myślę sobie też, że misje nie równe. Moja była taka. Każda misja jest zupełnie inna, ma zupełnie inny charakter, są inni ludzie, inny kraj, inny obyczaj i to jest piękne na swój sposób, bo jesteśmy wysyłani w zupełnie różne miejsca i mamy w tych miejscach być i czegoś się nauczyć i coś dać od siebie. I ja, to, co, z czym ja wracam i taka najważniejsza rzecz i myślę, z czym wraca też dużo osób od nas, to jest to, że ja na misjach otrzymałam 100 razy więcej niż dałam. To myślę, że to jest najlepsze zakończenie i z tym Was zostawiamy. Kto ma takie gdzieś ciche w sobie pragnienie czy głos, to może faktycznie ten filmik będzie takim dobrym światłem. No to i oby tak było. To my Wam dziękujemy. Dziękujemy. Ja dziękuję Tobie, Elizo, za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. I do zobaczenia w kolejnych spotkaniach.